Witajcie, dzisiaj znowu ze mną nagrywa Aky. To jest kontynuacja tamtego odcinka. Hej. O, zobaczcie, już pokroiliśmy tort. Ale fajnie się tak bawią te dzieci. No, mega. A teraz nalejemy wam szampana. Piccola? Tak, piccolo. Piccolo, piccolo. To nie prawdziwy szkoń. A w ogóle mi się wszystko tutaj rozwala. Przepraszamy. Dobrze. To ja otworzę. Igor, polałeś mnie cały. Przepraszam. Izia. Dobra, wszystkim rozdamy szklanki. Zuzia, proszę bardzo. Amelka. Szymek. Antoś, Maja, Miłosz, Igor. Lejemy wszystkie piccolo. Nie, to zakupany polecam. Zresztą są. Tak. Dobra. Mamy gotowe, a za chwilę będą burgery z McDonalda i Coca-Cola. A możemy jeść tort? Możecie. Jasne, że możecie jeść torcik. O fu, pleją się do łazienki. Maja! Ble. Maji chyba coś zaszkodziło. O nie, muszę iść do... Może jej nie smakuje tort. O nie, zabiorę może ci to piccolo. Ona po prostu musiała iść. Ja chcę piccolo, ja chcę! Uj, przepraszam. Małe problemy techniczne. Dzięks. Co się stało z prądem? Ale... Co się stało z prądem? Nie wiem, chyba musimy iść do mechanika. Poczekaj, zadzwonię do mechanika. Jest mechanik, leci! Co się stało? Mamy tutaj problem z prądem. Jeszcze muszę pana poinformować, że jestem pan czy pani, że niech pan się nie przejmuje jedną dziewczynką, bo ona żyga po torcie. Dobrze. Już naprawimy. Macie tu w ogóle jakieś? Macie, przepraszam, okay. Wymiotuję. Jasne. Już naprawiamy. O, już przywrócony prąd. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy, proszę pana. Do widzenia. Do widzonka. Sprawdzę jeszcze raz, jak ta Maja. O nie, moje biedactwo. Może zadzwonimy do twojej mamy. Zadzwoni, nie, ale muszę! Jest tak źle. Dostaniesz kulkę w nagrodę. Kulki. Ale tak muszę zadzwonić do twojej mamusi. Może masz, nie wiem, jak to się nazywa ta choroba? Jelitówkę. Gdzie jest twoja mama? Podaj mi numer do twojej mamy. Igor! Ale ja nie znam numeru do jej mamy. Ja też nie znam. Skąd ja mam znać numer? A w ogóle czemu Maja żyga po tym torcie, jak przecież on jest pyszny? Nie, też próbuję ten tort. Joanna robiła. Fuuu, ble. Ten muszę żygać. Fuuu, ble. Co to za tort? O co wam wszystkim chodzi? Wszyscy się pochorowali, dzwonię do ich rodziców. Fuj! A ja dalej nie wiem, o co wam w ogóle chodzi. Ja też nie wiem. Ja bo wy nawet nie zjedziecie tortu jeszcze. Om nom 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 nom, om nom 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 nom, om nom nom. Fuj! O co wam w ogóle chodzi? Ja nie wiem, o co wam chodzi. Ja jestem odporna na takie rzeczy. Poczekajcie chwilę, bo ja muszę zrobić kupę.
Gdzie są wasi rodzice, biedne dzieciaki? Chodźcie, ty też dostaniesz kulkę w nagrodę. Co tam się dzieje? Mogę ją sprawdzić? Fuj! Ona też rzyga. O nie. Jest jakaś jelitówka. Dzwońcie do ich rodziców, szybko. Już dzwonimy, wszyscy dzwonimy, dzwonimy. Tylko, że ja nie mam numeru i w ogóle tak nie widziałam telefonu. Ja mam numer. Dobrze, dziękuję. Chodź Igor, Maja, twoja mama, wasze mamy już są. Chodź Igor, tu w ogóle. Oj, dziękuję, mogę tylko oddać to wszystko. Możemy to wszystko oddać. Prosimy. Chodź do mnie, Igor. Siostra. Siostra, chodź, potrzymasz mnie chwilę, siostra. Ale Igor teraz, bo siostra, Igor... zaopiekuj się. Ale siostra, ty jesteś twoim bratem. Ale teraz Igor jest ja jestem Igorowi teraz. Ale ja też jestem, ja też żygam. Amelka, zwolnij tą łazienkę. Już jestem! Igor, Maja, co wam się stało? Mają chyba, wszyscy mają jelitówkę. Rozchorowali się od tortu, który zrobiła moja koleżanka. Bardzo przepraszam, pani Kasiu. To nie miało tak wyglądać. W miarę podziękowania. Ja naprawdę nic nie dodałam do tego tortu, obiecuję. Nie, ja nie wiem, co to jest. Może coś, na co mają alergię dzieci, albo po prostu pani się pochorowali. To ta pani, a pokażę jeszcze pani, bo mam dla pani niespodziankę. Jaką niespodziankę? SpongeBob, kęciastu, buty, SpongeBob. O nie, to jest chłopak Laury. I on bardzo chciał iść z pani. Czy zaprowadzi go pani do Laury? Ale ja nawet nie wiem, kim ty jesteś. Ściągaj. Jest chłopak. Ściągaj, weź ten różowy łeb. Przecież to jest chłopak, zna pani go. Aha, znam go. Ty jesteś Marek z klasy Laury. No dobra, możesz odwiedzić Laurę, jak chcesz. A mogę u niej nocować? Tu już za daleko pojechałeś, człowieku. Dostaniesz minutę, zauważysz się z nią, jeden całusek albo coś. Tylko proszę się nie zarazić, bo moje dzieci mają jelitówkę chyba. A mogę pani coś powiedzieć, bo ja stworzyłam nowy program, babysitterka. Będę opiekowała się dziećmi, więc jak ty już to od zawsze robisz. Ale mogę się pani zaopiekować dziećmi, jak pani będzie chciała iść do pracy, wie pani. Ale ty też się zarazisz, a musisz, wiesz, jeszcze planować urodziny. Ty masz taki w ogóle też napięty grafik trochę, Joanna. A właśnie, bo pani mi poprosiła, żeby zaplanować urodziny Mai. Urodziny Mai to są dopiero... A Laury, ona będzie miała 18. Dziękuję. O, jako 18? Pani chyba żartuje? 16, przepraszam. 18? Pani nie wie, co gada w ogóle. I chodźcie, dzieci, nie chcemy już być na tych dziwnych urodzinach. To jest jakaś klapa, masakra. Nie chce mi się tutaj w ogóle... Ale bardzo panią przepraszam, bardzo panią przepraszam. I ona złamała. A, moja noga! Proszę sobie ze mnie nie żartować. Ale ona naprawdę złamała nogę, proszę pani. Jadę do szpitala, jadę do szpitala. Co ty robisz z tymi okularami? Chodź, ja już nigdy nie pójdę. Chodź, panie. Ta siostra tego Miłosza jest jakaś mega dziwna. Chodź, panie. No to za mnie, ja się tobie zakochałam. A to ty, Marek, teraz chodź do nas, jak już się chciałeś spotkać. Ja zmykam, ja chcę sobie pograć na automatach z innymi. Tu, o, jeszcze jedno Piccolo, super. Dobra, już. No dobrze, już jesteśmy. Jest tu ktoś w ogóle w domu? Ja, ale... Ale mi jest niedobrze. Co wy, żartujecie sobie chyba? Nie. Ja muszę położyć dzieci tutaj do łóżka. Kolejna zabawka dla Ale Mali. My się też źle czujemy. Już tak szybko was zaraziły? Tak, bo ja muszę ci powiedzieć prawdę. Marek mi się oświadczył. Oj, Laura, ale wymyślasz. Muszę się też przebrać, jestem chora, nie będziesz taką mamą. Laura, to się ogarnij sama. Naprawdę. Ja mam tutaj dwójkę dzieci, dwulatkę i czterolatka. Ja muszę też się nimi opiekować, a Joanna jest jakaś szurnięta. Pożałujesz jeszcze tego. Precz z mojego pokoju, już! Co to, jakiś bunt nastolatki? To już miałaś dawno w wieku Rosalii. A Rosalia dalej nie ma. Ale cóż to za dzieci w ogóle? Masakra! Ja tu proszę o...
jakaś w ogóle masakra. Się naprawdę źle czuję. Wiesz co, nie mów nikomu, ale idę do Marka. Laura ciebie już chyba naprawdę pobiła. Pójdziesz ze mną? Nie, nie pójdę, ja tu zostaję, ja się idę położyć. Daj mi rzeczy z mojego make-upu. Paletka mi się na pewno przyda. Laura, nie świruj. Nie. Idę, jak mama się będzie pytała, gdzie jest. No Laura, nie świruj. Boże, jestem u cioci. Chusteczki. Nie, powiem, że poszłaś do Marka. Już się nienawidzę. Piżama. Ja po prostu chcę odpocząć. Bo jesteś chora? Tak. Ja bym to właśnie zrobiła na twoim miejscu. Ale ładnie bym to wyglądała w tym Marku. Przecież Marek cię może porwać i... Przecież po pierwsze Marek cię może porwać, jesteś jeszcze w ogóle chora. Możesz tam zemdleć i cokolwiek. Tego Marka tak w sumie znasz, ale... Bo chodzisz z nim od pierwszej klasy podstaw... Zapomniałaś czegoś! Czego? Tego kostiumu tutaj, co leży na podłodze. O nie. Ej, bo czemu ja tu nie mam żadnych ciuchów? Ja nie chcę tych chusteczek, ja chcę ciuchy. Dla mojego Marusia. Połóż. Jeszcze to! Weź to. Dziękuję. Make-up. Muszę mieć paletę do make-upu. Zasłodziowy kurtiny. O, jest paleta do make-upu. Nie masz palety już. Dobra, już się tej palety nie chcę. Tylko nie mogę to zamknąć tej walizki. O! To się nie pakuj do tego Marka. Mama będzie jeszcze bardziej zła. Pa. Wyrzuci cię z domu. Laura! Nie no, masakra no. Ania w ogóle jeszcze gdzieś zniknęła. Gdzie w ogóle jest Ania? Nie no, ale w ogóle... Ojej! Mamo, bo Laura... Mamo, bo Laura uciekła do Marka. Co zrobiła? Nie dowierz... Nie. Trudno już. W ogóle... Och, Laura, teraz będziemy musieli jej pewnie szukać, tak jak z Mają, jak ją pan małpa porwał. Ten Marek też ją pewnie porwie. Mamo, nie się ziobzie. A gdzie Laura? Ona mi mówiła, ona chce z nim wziąć ślub. I Marek ma złe ziemiale i on chce ją porwać do pana małpy, tak jak u teta. Ale jak to ślub? Przecież Laura ma dopiero po 15 lat. I w ogóle... Ale oni chcą wyjechać do prehistorii. Do prehistorii, Maja! Oszalałaś? Nikt tu nie jest dorosły w tym domu. Jakby tata tutaj przyszedł, to by was ogarnął raz, dwa. No to gdzie jest tata? Tata pojechał do pracy. Po mleko. Nie, pojechał do pracy. Ale mam teraz ważne bardzo spotkanie. Nie będzie go przez 2 dni. I ja muszę sobie z wami radzić, ale nie umiem... Bo Laura wyjechała, Maja świruje i w ogóle to się o nią martwię, o Laurę. Ale to była jej decyzja. Ja nie wiem, czy ja tam w ogóle pojadę za nią. Mimo, nie możesz tego mówić. No nie mogę tego zostawić, to sobie same pojedźcie do niej. Albo... Ty dzwoni. Odbierz. Kto dzwoni? Halo? Dzień dobry, jestem Marek. Porwałem Laurę i nigdy jej nie zobaczysz już. No mówiła! Maja też mówiła! Mówiliśmy ci z Mają i co? I nic. Możemy namierzyć telefon. No możemy. Tylko gdzie jest komputer? Skąd to w ogóle dzwoni? Halo? Skąd to w ogóle dzwoni? Ja to muszę sprawdzić tutaj na telefonie. To dzwoni gdzieś z takiego lasku za szkołą. Możliwe, że Marek tam porwał Laurę do tego lasku.
No to na co czekamy, Rusiemi? Tylko musisz się przebrać. No musisz, Maja, się przebrać. Poczekaj, bo nam ubrania podkradasz. W ogóle się zacięła. Nienawidzę, że takie rzeczy zacięłam. Dobra. To przebierz się, Maja, w coś. O, ta sukieneczka już jest przereklamowana. W ogóle przepraszam, Aniu, ale wyciągam ci walizkę. To jest twoja walizka, Maja. Aha, to ładnie. W ogóle Ania przejechała. Aniu, Ania! Dobra, Majusia, możesz już jechać. Nieważne już, co się przebierzesz. To idziemy do lasku za waszą szkołą. A Igor zostanie sam w domu? W sumie jak Maja została sama w domu, to Igor też idzie. Ale... Co się tam dzieje, dziewczyny, znowu? No bo to nieważne, to jest misja dla dziewczyn. Misja dla dziewczyn, bla, 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 prywatna rozmowa, bla, bla, bla. Ja idę spać. No dobra, ja idę po prostu spać. No dobra, a my wyruszamy. To chyba tutaj! Ja ich nie wzięłam. To chyba tutaj gdzieś się zapodziali, musimy ich szukać, szybko! Dzień dobry, czy widziała pani Laurę? Ja nie wiem, kto to jest Laura. No dobra, to chodźcie, chodźcie, szukamy Laury. Chodźcie, dziewczyny. Wiecie? A może ten piesek ją widział? Piesku widziałeś? Mama, ty oszalałaś? Gadasz z psem, czy co? Oj, no wiem. Nie się za bardzo martwię o Laurę. Ale fajny mostek, Maja. Chcesz się może powspinać po tym mostku? Nie mam jej. Laura. Znaczy, Maja, chcesz się powspinać może po tym mostku? Nie. Konie, nawet konie. Mój koń, złaźniego. Maja, oszalałaś? I go mi nauczył. Laura! Maja! To wy mnie ścigacie? Jeszcze konia wzięliście? Maja! Masakra! Wy nas śledzicie! Nie, przestań! Puść mnie, Marek! Dziewczynko! Wracaj do mamusi i swojej siostry starszej i mądrzejszej. Chodź, mamo, szybko! Oj! A wy mnie zostawiliście! Jestem gdzieś za drzewem. Ale ja zawsze lubię takie laski. Hej, Kalina. Elo. Zostaw ją. Ale to jest moja koleżanka. W sumie ja jej nie lubię, więc to nie jest moja koleżanka. Robimy tutaj ognisko za chwilę z Laurą. Chodź szybko. Ja tu zostaję. Utknęłam. Bądź Ania! Laura! Ale uważaj, bo on Laura! Cześć, ale uważaj, bo on powiedział, że albo ja, albo Maja. Ale jak to? Ja się nie dam takim rzeczom. A, spalam ten głupi kostium. Dobra, może lepiej się przebiorę. Te kąpielówki. Teraz będziesz mnie widzieć wyraźniej. Laura. Ja też się przebiorę. Laura, nie! Nie przebieraj się, to jest twój kolega. Chłopak, a nawet nie wiem, gdzie jest mój strój kąpielowy. Pewnie go nie spakowałaś. O, jest. Laura, no co ty robisz? Czy wam wszystkim odbija dzisiaj? Nie. Fajny kostium. Ej. Spoko. Czy to jest jednorożec? To raz oślepił. A, nic nie widzę. Pomocy! Szybko! Pomocy! Ja widzę, Marek! Rosalia! Rosalia! Co się dzieje? Marek, szybko uciekamy, Marek!
twoim chłopakiem. Laura! No co, matko? Zostaw mnie, wiesz co? Wiesz, co ci powiem? Co mi powiesz? Chodź. Co ty mi robisz? Czekaj. Laura! Przecież to mnie boli w oczy! Laura! Papa, mamusiu. Laura! Laura, chodź tu do nas! Idź. Namierzyłem was! Laura, słońc, Laura. Idź! Pakuj tą walizę. Nie, pokażę ci coś, tato, okej? Okay? Nie, nie pokazuj! Laura! Laura, ja nie jestem taki naiwny jak mama i reszta twojego rodzeństwa. Ja się po prostu nie dam. Ale daj mi Maję, bo ja muszę porozmawiać z Mają. Naprawdę Maję, ale... Tak. Naprawdę Maję? Ale muszę z nią pogadać. Laura, co ci się stało? Ja nie wiem, co ci się stało, ale... Ale... Daj mi z Mają porozmawiać. Nie, my idziemy do domu. Spokojnie. My idziemy już do domu. A mogę zostawić jednorożca, proszę, taki ładny kask. Laura, panienko, ale zostaw to, Laura. Masakra. Zepsuliście mi wszystko. Po co ja w ogóle tutaj wracałem? Ja nie lubię takich rzeczy. Ale tu moja córka w ogóle. Mogę się przebrać, bo już nie chcę być w tym stroju kupowym. Nie będziesz miała takich kaprysów, że ja będę spełniał wszystko, co ty chcesz. Idź już do domu w takim, koniec. Zobaczysz jutro. No to zobaczę jutro ciebie, jak wstaniecie rano. Laura, nie wiem, czy to jest jakiś głupi sen, czy co. Mogę zaśpiewać moją piosenkę. Kto? Ja, Laura. Naprawdę? Tak, to śpiewam ci. Big. Cipsy? Big. Laura, no! Oszalałaś. No co ty na to chciałaś? Laura! Big. Laura, Laura! Laura, kończ tą imprezę! Laura! Tobie chyba odbija, albo co? Ja chcę mieć osobny pokój! Laura! No weź już, tak nie. Albo przydzielmy pokój. Laura, ja będę miała na pół, a ja będę miała na pół. Laura.